Ostatnio ten off-stream udało mi się przejść tego pana bossa całego. 5 prób mi zajęło ogólnie. Cała reszta nie była taka zła, nie? Że kurwa ten hard mode. O, ten hard mode daje ten dive quest. Najbardziej wydaje mi się, że ten, że problematyczny jest to ostatnia linijka, czyli Elite Enemies Attack Faster, no bo to wytrąca się z rytmu, nie? Jeżeli jesteś przyzwyczajony do jakiegoś parowania albo dożywania, po prostu idzie w niepamięć. Musisz się przyzwyczaić do tego. No i ogólnie to zależy z jednym edge i tak dalej, nie? Dobra, lecimy z tego. Z ogólnie nowym buildem. Tutaj też ciężko w ogóle, ale jakiś dobry. Właśnie ogólnie przez to, że tak damage jest skalowany, nie wiem, powiedziałbym, że 2-3 razy co najmniej. To stakowanie tego stręgła, znaczy tam tego constitution, jak to się nazywa, nie jest zbyt dobrą taktyką, z względu na to, że to raczej ciężko ci w ogóle ten jakkolwiek nie dostać damage'u w tych pierwszych paru tych rundach, nie? Wiele bardziej problematyczne. Tak samo bronie. Ciężko znaleźć broń z jakimś właśnie z możliwością stakowania tego. Czy broń, której damage też się zwiększa wraz z tym skutkiem. Prawda jest ten Klo, który ma 3%. To, że tam ciężko też kurwa dostać za każdym razem, nie? Tym przeciwnicy są bardziej agresywni, nawet ci normalni przeciwnicy. Żeby miał powiedzieć, no to ten kurwa hard mode jest 3-4 razy kurwa trudniejszy od standardowego. A szkoda. No, wiesz, no. To standardowa gra, nie? Nie jest w ogóle ten, nie jest w ogóle wymagająca. Więc no taki hard mode na pewno się przydaje. Że taki skok z trudnością, no to też nie za dobra sprawa bym powiedział, nie? 50%. Finisher to kryty. Dobra, chyba będzie dobrze. Szczególnie właśnie ten. Można powiedzieć, że to jest taki turbo mod z przeciwnikami, nie? Bardziej agresywnie częściej atakują, ale to. To, że właśnie te elity. Czasówki tych elit, nie? Że. Jak wcześniej miałeś, nie wiem, 1,2 sekundy na kurwa na dodge. Teraz masz, nie wiem, jakieś. Pół sekundy mniej, czy coś w tym rodzaju, nie? To kurwa całe tam. Całe twoje przyzwyczajenie z tego normalnego modu idzie kurwa tam. Można sobie zapomnieć. Musisz jak gdyby na nowo uczyć tej gry, nie? Szczególnie, że właśnie kurwa Lee tutaj już naprawdę mocno wjęty. Nie chodzi tam o trzecią tam. O trzecią część mapy.
co najwyżej mam takie zastrzeżenie, nie? Dobrze, ten właśnie, kurwa, o tyle fajnie, że to już nie zajmuje jak gdyby ten innego przejścia, czy tam, kurwa, ten czy dwóch prób, żeby w ogóle to przejść, tylko że to musi już mieć naprawdę dobry build, albo musi grać naprawdę cierpliwie, że chcesz tutaj w ogóle dojść do tego, do trzeciego stage'a, nie? Więc no, jak tutaj, bo w ogóle myślałem, że ten, że po bossie już praktycznie nic nie ma, nie? Więc myślałem sobie, co to kurwa za gierka jest? W sumie 10 godzin to zajęło czasu gry, żeby przejść tego ostatniego bossa. Czy to nie, te 5 trajów, czy 4. No ale tutaj widzę, kurwa, jest tam, jest hard mode i zupełnie nowa rozgrywka. Oczywiście też, kurwa, jak wcześniej myślałem, że ten tempo jest najłatwiejszy, to udawało mi się to bez problemu przejść za pierwszym razem. Nawet jeżeli chodzi o tą najwyższą trudność, to tutaj, kurwa, no chuj ten, chuj ciężko jest. To jest właśnie fajne. Bardzo mi się podoba, bo na pewno gierka ten... Pewno gierka mi wystarczy na parę albo paręnaście godzin więcej, dłużej. Ja jeszcze tutaj parę razy też ten, kurwa. Wiem, już po jakimś czasie. Chciałem się nauczyć parować, nie? No, kurwa. Parę ranów zjebało. I w sumie fajna rzecz, że starczą można projectile deflektować. I na pewno, jeżeli się dobrze wytajmuje. No, ogólnie z samą tarczą masz większy window, jeżeli chodzi o tam o pary. I upgrade. Jak będę miał jednego kursa tutaj, to najwyżej wyczyszczę na tym, na bossie. Okej, halucynacja, nieco najgorsza. Najgorszy moim zdaniem jest, kurwa, ten, to, że dostajesz kursa over time. Co i tak może spierdolić cały run. Zależy, że mam tego perka, mi pozwala tam 20% więcej zer kursa dostać, zanim dostanę tego negatywnego perka. 55 golda. Dobra, sobie mogę wziąć. Mogę wziąć i tak to nic nie mam lepszego. Dzięki, tylko ten, tylko z heavy weaponem mogę... Czekaj. Ale tutaj domination daje. Jednak nie. Łatwo się paruje, jak kurde jest tylko jeden przeciwnik, nie? To wiele kurde trudniej wychodzi. Tam robimy dwa staty, bo to jest i HP i 10% damage'u. No znowu upgrade, znowu sobie kursa za to. Chciałem sobie tego pierwszego, pierwszy co mam, no to... Nie jest to taki zły. Muszę przyznać. Tutaj tam co prawda ci robi, kurwa, czarno-biała film z twojej gry. To jak masz wtedy nieograniczonego dorza. To
powiedziałbym, ale że to taki pozytywny na kurs, zny kurs. A no, ogólnie właśnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te kursy, to większość z nich ma mniej więcej pozytywne aspekty, nie? Nawet jakiś zostajesz cały czas w ciemni. Jest taki kurs, który gasi twoje pochodnie całkowicie, nie? Tyle, że nawet jak zostajesz w ciemni, no to możesz brać sobie te relikty, które ci dają damage'a w ciemności. Jest taki kurs, który ci na przykład, jeżeli dostajesz hita, no to wyzwala ciemność od ciebie i gasi wszystkie źródła światła, nie? To też się przydaje. Aha. No to też jest zajebisty kurs. Po prostu leczysz z przeciwników. Pytanie, co jest z przeciwników, bodajże złota, no to wydaje mi się dosyć mały downside. Pierwszy boss, zobaczysz, tutaj ten, bez hita mi się udało przejść. No ta maczuga jest kurwa dosyć dobra z tymi dwoma upgrade'ami, nie ma to tamta. Kryt. No to w tym wypadku na pewno by mi się przydał kryt, jeżeli chodzi o relikty. Kryt plus leczenie odkryta. Chociaż nie, to teraz jeżeli ma tego kursa, no to i tak mi to nic nie da. Zaczyna się ten. Jest niwelowane przez właśnie ten kurs. No, kryty najbardziej ten będzie przydał teraz. Okej, okay, bez damage'u. Bez damage'u easy boss. No, dosyć dobry ten. Dosyć dobrą tą broń mam. A, racja. Kurde, no nie wiem. Ten bloodlust jest lepszy, szczególnie, że nie mam już tego, nie mam jakby własnego leczenia. Kill ten. Bierzemy za Dexa. Co tu mamy? Aha, broń. Minus 8 corruption. No to nie. Trzeba zupgrade'owanego tego swojego pierwszego. Mace'a to raczej nie będę chciał tutaj brać. Mam jakiś tam healing, challenge room to jest jeden wielki bait. Może pójdę właśnie tutaj. Tam. Challenge room mogę tam olać. Możemy spróbować tego challenge rooma. Jeżeli mi to weapon nie za bardzo rozpierdoło. Miałem szansę na kolejne dwa upgrade'y, a to pewnie mi dodaz dwa kursy, jeżeli nie trzy. Tutaj widać ten efekt tego, że wziąłem Dexa jeszcze dodatkowo. Jeszcze więcej damage'u. Kurwa tam, najgorsze jest to, że no niby widać elity, nie? Które z tych postaci to są elity, że chyba czasami z daleka ciężko jest też zauważyć. Na przykład to jest kurwa elita, stoi bokiem, więc nie jestem w stanie zauważyć, czy ona to czerwone ślepie, czy nie. Wydaje mi się, że być może lepiej mogliby to jakoś oznaczyć, nie? Jakąś poświatą bardziej, czy coś. Ponieważ no, tak jak mówiłem też na początku, timingi są zmienione, jeżeli chodzi o ten tryb. I czasami ciężko wyczaić, czy to jest właśnie kurwa elita, czy to nie elita. Czy mogę dodżować w tym momencie, czy muszę za chwilę dodżować. Handed heavy. Nie, raczej nic nie będę prostąd. Potrzebuję broni, tą którą mam. Już jest na dobra. O, teraz tylko stakuję golda. Golda. Dobra, spróbuję tego challenge'a. To jest jakiś tam darmowy gold. Może zajmie kurwa w kalendarz. Bo zajebimy za dużo tego damage'u. Okej, to jest jedna pułapka dostępna i to druga.
kurwa body bloki. Body blokowe. No to też jest trochę wkurwiające w tej gierce, właśnie te body bloki. Niby kurwa w każdej innej grze, nie? Możesz zdaszować sobie przez przeciwników. Tutaj kurwa no niestety. Powrót połowaca. Exception. 1000 golda, no 1000 golda, dobra. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Okej, okay, to upgrade powinien być ten za golda samego. Też są kurwa te rumy, to są ciężkie, jeżeli chodzi o upgrade. Spieszyć jak challenge room, ja mogę sobie powoli robić tego. Te potworki. To jest kurwa elita. Inne timingi niż zwykły tam przeciwnik. Musi automatyczne pary wygarnąć. I ludzi, ludzi. Może Dexa zamieni na jakiś ten Grid Kill, Gold Offering, 5 Corruption. A to za to mogę. 15% more damage'a na to. Mam co narzekać. Kurwa, nawet mnie nie stać na to. Za 3000. Chodź, za 60 do tego. No chyba, że mam tarczę. Myślę też, że nie będę walił tarczą. Albo to ma zwiększone kryty automatycznie już. Dobra, nie mam się tego. To będzie drugi kurs dopiero, zobaczymy co tam stanę. Trochę mi to zdziwiło, że to aż 3000 kosztuje następny upgrade, pewnie jeszcze więcej będzie kosztował. Level 6 bodajże. Ale kurwa, upgrade'y są dosyć kluczowe tutaj. Okej, okay, mogą eksplodować. O, to tam. Nie ma tragedii. Że wydaje mi się, że tylko podpalenie przyśmiecie, nie? Pierdolę, ta pałka napierdala. ...205? W upgrade'ie. Tam się te timingi pierdolą trochę. Już jedno, nawet chodzi o zwykłych przeciwników, nie? W jakiejś chwili, no ten... Wszystkie ataki wydają się dosyć powolne. Kurwa, jak to bije, panie. Co ma 6 dexa? Aha, bo ja dostaję ten do 50% damage'a. Jeszcze tego. Jeszcze więcej damage'u. Elita, to muszę na to uważać, to jest duży facet. Kurwa, niższe pochodnie. W dodatku. Dzisiaj przy nim nie stoi. On robi taki podwójny zamach, nie? Powrotem. Okej. Okay. No i luzik, no i luzik. Chcę obydwa, no chcę obydwa. Straty są dość istotne, szczególnie, że ty nie stakuje tego stręgła. A pasywnie, mając poniżej połowy życia z tej pasywki. Chociaż nie trzymam tą pasywkę też. Mam piątkę przecież. Nie, no mam to jednak. No cóż. No, motek trochę bije, trzeba przyznać. Przydałby mi się jakiś ten relikt jeszcze właśnie. Kurwa, na 4 strzały biorę tego.
co to tego. Mówią, offense is the best defense, nie? Formula 60. Aha, czyli tragedii nie ma. Szósty kurwa lewą, to będę swinging teraz. Musimy napierdalać. To złoto. Jeszcze dodatkowy jeden kurs. Opening chest, increase corruption. No to na pewno będę się wywalić. Trzy kursy. Dodatkowo generacja tego. Generacja samego kursa na to. A nie, że się przydaje w takiej sytuacji. Chociaż teraz na bossa pójdę jeszcze. Jestem kurwa pomocy kurczak. Pomocy kurczak i kurwa ten. Kurczak i ukryty kurczak. Mogę gdzieś przejść tu. Okej. Jakieś wnęka po prostu. Co to kurwa, nic nie ma po prostu? Okej, mam 2/3 hapsa, nie 75%, że nam powiedział. Easy party. Jutro ten... Pan ćwiczyłem właśnie to parowanie. Jeżeli chodzi o tych dużych gosków, no to... Takiego problemu nie mam. Czy Dexa, nie. Czego nie? Ustawiamy staty, a tutaj kurwa też korupcja jest. No to, jeszcze ten na plus 2 korupcja. Mimo wszystko. Teraz ten kurczak. Wydaje mi się, nie ten niezbyt trudny boss. Może jest to druga faza, może być tricky. Tutaj. Kurde, myślałem, że pójdę wprost z niego. Czego? Aha, to się kurwa chainuje. Tak, nie to. W życiu nie byłem chyba trafiony przez niego. Tak. Rozumiem się z tego. Shadow kurczaka. Kurwa, nawet nie wiedziałem o tym, że się może po prostu tam tak stakować. Nie chodzi o te eksplozje. Pary, czy dostaję więcej damage jeszcze? Okej. Easy boss. Jeszcze mam leczenie o połowę. Jeśli chodzi o ten perk, to możemy wyjebać. Jak na razie ten run damage plus 6 dexa plus 4. No to bierzemy 15 crit damage. Choć mam już 15 tutaj. On corruption. Dobra, to co to mogę mieć? Stopa. Spoko. Czy jeszcze więcej będę bił z tych krytów? Co tu chcemy teraz? Ponieważ to jest ten ostatni boss, nie jest jakiś tam kurwa wymagający.
Otrzymam 1700 golden, to mi na upgrade na pewno nie starczy. Tutaj mogę wziąć golda, skipnąć tego triala, gold relic, staty i znak zapytania. Myślę, że to będzie najprostsza droga tutaj do wygranej. Chociaż kurwa tutaj te elity są już. Żeby być ciekawie, jeśli chodzi o to. Chain reaction. Wydaje mi się, że ma wystarczająco i hapca w tej temerze. Chodzi nawet, żeby pokonać własnego bossa. Nieźle. Dobra, tylko 200 damage dostałem. Spalamy pochodnie. Zrobimy pierwszego moba, nie? Kurde, dostałem 200 tego pajaca. Jeśli to chyba na tym. Wiem. W tym zasięgu tego światła. Tutaj kurwa wydawało się, że jednak też dostanę, ale nie. Tak nie, jednak nie. To jednak poprawnie wytajmowałem. Odpalamy, uciekamy. Mamy tego pana. Kurde, źle odskoczyłem. Pamiętaj, że ten gość wybuchnie, go zabije. Tu kursa. Odlot razy 3. A to był chyba z hajsem tylko pokój, nie? Dobra, jest skrzynka. Kurde. Trzeci level, mam szósty level. Nie, nie. Można się parę odnieść. Druga skrzynka nie ma. Często po prostu kurwa mijam, nie potrzebuję już upgrade'ów, a co najwyżej na trinkiety, ale mam 3500, więc na trinkiety i na staty powinno mi wystarczyć. Staty kosztują model 75, teraz 750 max. A trinkiety, no to zależy, tam do 2000-3000 nawet. Więc ten za 2,5, mam jeszcze parę reroli, więc to dobrze. Po prostu rushuję teraz do bossa. Kurwa, tych healerów muszę tutaj wyjebać. Będę kurwa lać w tego pana. Czyli staminę odnawiamy. Nie wiem dlaczego mi kurwa tego akurat zderzył. Elita, więc powiem dosyć łatwo pójść, szczególnie jeżeli go sparuję. Easy parry. A, to są dość drewni. Kurde, tytan. Dosyć... Nie wiem, to mnie raczej nie interesuje. No chyba, że dostanę jakieś właśnie chujowego kurde tej. Jakiś Constitution. 6 dexa czy Constitution. Spróbuję damage'u też. Nie wiem, czy mi tutaj pomoże za dużo to Constitution już. Jeśli chodzi o trinkiety, no to crit i jeszcze raz crit damage. Bodajże tam jest 45% z max. Jeśli chodzi o jeden trinket, czy ten relik. To są trinkety. Okej.
Czyli tego killera jeszcze wyjebać. Trinket, że tutaj się nie będą odnawiać. W sumie odradzać wrogowie. Przyjdę na trapa. Proszę, tyle damage dostali. Ok, to jest elita. Nie, to nie jest elita. To jest elita. Myślałem, że jeszcze na jednego chwilego będę mógł wziąć. Już nie dostał burning od tego, od pułapki. Kurwa, trapy mnie trochę tu wyjebały. Właśnie, jak jesteś w odległości od niego, to on robi ten kołowrotek. Jest dosyć ten... A nie, zbyt ciekawe. Zbyt ciekawe, ale... Kurwa, akurat dodge mi się skończył. No świetnie. Świetnie. Okej. Trzymał 5 roli. Ale wydaje mi się, że to nie działa z tym kursem. Kaldery była w takim razie kryt, nie? Kryt albo statek, dobra, nie? Raczej nie potrzebuję, pojedzę na tak, nie? Kurwa, to by mi też dało 6% per 1000 golda. Czyli tak tutaj mogę wziąć tą korupcję, nie? O ile mam pokoju jeszcze? Raz, dwa, trzy, czyli dostanę 60 korupta i tak. Przed bossem. Dobrze, to kurwa nie działa na tym. Z tym kursem. 5 perception. Tylko kosztuje 70. A, bo ja mam tutaj ten 50. 4 kursy na bossa, na bossie. No to ta, no to by było tylko 8-16% damage'u. 3000. W sumie jeden taki dan, więc mi się to nie opłaca robić. Gold offering. Nie, jeszcze ostatni. Ostatni. Limit. Zdjęć do constitution. Musimy to się wyleczyć, nie? Jestem kryt. Może tutaj wezmę plus 8 do dexterity, czyli jest plus 16. Razem więcej damage'u i tak. Więc, no, raz, dwa, trzy. Ja pierdolę, tych trapów to jest. Aha, to jeszcze jedna walka. To jest, no, świetnie. Kurwa, świetnie. Przypadnie do Somality. Muszę spierdalać tymi kurwa atomami mięśniakami właśnie. Kurwa, jaki clash. Clash tarcza. Muszę tego healera to zaraz zrobić. Okej, okay, idealnie mi się tu udało uniknąć. Myślę, że powinienem mieć możliwość bez problemu wyrzucać tego faceta. Kurwa, ale go leczy. Kupa zmuta. Kurwa, Lita tutaj przywołał sobie. Ja pierdolę. Czy perception? No niedobrze, niedobrze. Bardziej by mi się tutaj, kurwa, z tego sacrifice'a jakiś ten... jakiś healing. Jeszcze jedna rzecz, która może być, no to... Spike, aha, dobra, jakiś spike trap. To ten ostatni znak zapytania, jeżeli chodzi o drum. Może być po prostu ten... Może być po prostu healing. O, ta fontana, nie? Healing room. Kurwa, klacz. Klacz przed samym bossem. Chyba, że to będzie kurwa ten weapon room. Po prostu zapierdolą tam na miejscu.
Healing, healing. Dobrze. To był kurwa lit. Na czasie jestem praktycznie poza połową mapca. Ma tragedię na razie. Posterują się, to wydaje, chociaż nie, to jest dosyć kurwa długi. Powinna być jakaś tam skrzynka na środku. Okej, okay, okej. Okay. DPS jest, trzeba przyznać. Trzeba przyznać, że jest. Kurwa litarny ten tak. To jest babka litarna. To się nie regeneruje czasami? Znam. Musi go wykończyć. Jaki kurwa klacz. Dobra. No nie, ten ostatni kurwa boss może być dosyć tricky. Wydaje mi się, że też ma te przyspieszone kurwa ataki. Szczególnie ten kurwa jego atak, gdzie kurduje na pół ekranu. Pierdalać. Co to jest? Staty. Świetnie. Czy więcej damage, czy więcej tego. Max HP. Idziemy na bossa, tak? Nie. Właśnie ten znak zapytania, kurwa. Niestety nie jest healing room. Okej, challenge. No to kurwa skipujemy po prostu. Wydaje mi się, że z połową hapsa powinno mi się coś udać go wyjebać z butów. Okej. Kurwa, przecież on to nie oznaczył. Chyba, że tam swoją łapę schował. To też właśnie sygnalizuje dosyć dobre w ten sposób, że po pierwszym zamachu jeszcze tam drugą łapę przygotowuje, nie? Teraz muszę grać defensywnie bardzo. O, ten drugi atak jest opóźniony. Okej. Trzy. O, eksplozja. Dwa ataki. Slash. W tej fazie trzeba uważać na jego kurwa potrójny slash. Czy ten. Kurwa eksplozja, to jest kurwa najgorsze. W ogóle nie sygnalizuje tego ataku, nie? Perfect dodge. Zielenie ogniem. Spoko. Kurwa, klacz, tarcza, nie? W ogóle. To może eksplodować. Ja nie ognię, spoko. Zaczynamy. No spoko, ja tam nie będzie jeszcze wolne, jutro też jeszcze wolne, więc 18.30 jak najbardziej mi pasuje w Rakus.
Wiesz, kurwa, zniszczyłem tego chopa. To kurwa akurat jest ten hard mode. Akurat hard mode. Ale kurwa, dobry ten. Dobra, broń mi się na sam początku trafiła. Okej.